Pascal Fkraju Baskouf, programme kulinarny alinie tylko. Zabieram widz w ogóle do przepiękny kraj kraju Basków, ale hiszpański, nie francuski, bo to jest kraj, który został podzielony między Francją i Hiszpanią, który ma niesamowitą tradycję gastronomiczną, ale nie tylko. Dlatego, że to jest kraj, który bardzo broni swojej tradycji, swój język, mimo że są podzieleni, naród jest podzielony na dwóch części, no to, to pilnują, żeby po prostu człowiek nie zapominał, że oni są w kraju Basków. Zabieram widz w ogóle do San Sebastian, przepiękne miasto na wybrzeżu Atlantyku, niedaleko w sumie Francja, jakieś 20 km niżej, i pokażę po prostu, jak żyje ten San Sebastian gastronomiczny. Czyli zabieram was do tapas bar, ale też do słynnych restauratorów Arzaka, trzy gwiazdki Micheliny, papież właśnie kuchni baskijską, który robi taką kuchnię nowoczesną, ale też chroni swoje tradycje, wspiera w ogóle produktów lokalnych, wspiera też rzemiosło. I no, tam jest przepięknie, bo jest Atlantyk, jest Pireneje, czyli i można zjeść owoców morza, można zjeść dobrego mięsa, typu pata negra albo jakąś wołowinę, który ma taki sam sobie troszeczkę takie słony, bo powiecie, tam jest słony przez Atlantyk, ale też cudownych serów. Poszliśmy też nagrywać winnicę Rioja, żeby pokazać właśnie, jak są malutkie winnice, które po prostu dalej robią takiego pysznego wina z tradycją. Czyli tak, gorąco zapraszam na ten program. I niebawem wracam z Smaku Świat z Pascalem. Program, który już będzie 4 teraz kwietnia. Zabieram widz tym razem do Zanzibaru, czyli część Tanzanii, malutką wyspę. I będziemy pokazać właśnie, jak ludzi uprawiają różnych przepraw, jak te przeprawy są związane z ich kulturą, jak oni gotują dzięki tej przeprawie, jak oni zarabiają dzięki tej przeprawie też. Chcieli tak, dwie programy, tak niebawem.